Dzień dobry, cześć. Czwarta maszynka. Czwarta maszynka przed nami. West Coast Shaving. A maszynka, która tam się znajduje, to jest maszynka Hyperion. W takim ładnym drewnianym pudełeczku, który ma takie otwieranie na magnesik. Pyk i nie wypadnie. Jak otworzymy to pudełeczko, to tam takie cuda są w tym pudełeczku. Te cuda, żeby wyciągnąć, jest tutaj taka drewniana blokadka i ją wyciągnąć nie jest takie proste. To jest ona. No i teraz jest taki woreczek, taka sakiewka. O właśnie, z takiego materiału włoskowatego. Nie wiem, jak się taki materiał nazywa, a tu w środku jest taki śliski ten materiał. No, taki fajny. A oto bohater. Maszynka Hyperion, tak jak mówię, w całości zrobiona na maszynie CNC. Od spodu tutaj jest taki nadruczek na niej właśnie tej firmy, która to zrobiła, West Coast Shaving. No i maszyneczka bardzo fajna. Nie pamiętam teraz wagi. Może na końcu, jak będę o niej opowiadał. Nie w tym filmie, tylko już w podsumowaniu. Grzebień zamknięty. No bardzo ładnie ta maszyneczka wygląda. Matowe wykończenie. Montujemy żyletkę. Żyletka, proszę Państwa, Astra. I szukamy z numerkiem 4. Bo już było 1, 2, o, mamy 4, już pokażę. O, numerek 4. Najpierw rozkręcimy tą maszyneczkę. Rączka oryginalna w tej maszynce, bardzo ładna tak samo. Na razie do kieszeni. Rozbieramy. Tak wygląda głowiczka od spodu. Czapeczka ma tutaj takie właśnie duże, szerokie piny, które wchodzą nam tutaj w te wyżłobienia. Bardzo ładnie wygląda ta maszynka, naprawdę bardzo ładnie. To wykonanie piękne, piękne, super. Dobra, wyciągamy tą żyleteczkę, tu jest ten klej, więc już ją próbujemy odkleić. Mamy tą żyletkę Astra zielona. Dobra. I teraz co? Próbujemy nakładać. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. O, ale jak się tutaj ją tak dociśnie, to te piny wchodzą ładnie w żyletkę. Teraz czapeczka. I wszystko siedzi jak ulał. A, szukam rączki, która znajduje się u mnie w kieszeni. Dokręcona. Powiem tak, żyletka tu z boku tak odrobineczkę wystaje. Bardzo niedużo, ale wystaje. Jeżeli chodzi o ekspozycję żyletki, bardzo maleńka. Naprawdę malusieńka. To chyba tyle. To teraz tutaj sobie te poprzekładam. I teraz, proszę Państwa, czym będę się golił? Zarost oczywiście dwudniowy. Aqua di Parma mydełko. Przerzucone do mojego tygla. Simpsons Chubby Best Badger. Chubby. I co? Troszeczkę go wyciśniemy. I lecimy z koksem. A mianowicie z wyrabianiem mydełka. Mniej go wycisnąłem niż ostatnio, bo ostatnio wyciskam te pędzle dosyć mocno i potem zauważam, że mi po prostu muszę wody dodawać, choć tak jak mówię, lepiej chyba dodawać wody niż przesadzić z nią. Tak mi się wydaje, że tutaj mi się tak udało na styk chyba z tym mydłem i z tym pędzlem, bo mówię, on sobie jednak troszeczkę tej wody magazynuje i
chyba tak na styk mi się to zrobiło, że to mydło będzie, nie będzie takie za rzadkie. O kurde. No przy okazji wyrabia się go bardzo dużo. Dobra. Płuczę twarz i nakładamy mydło i zabieramy się do golenia. Powiem tak. Z tego zestawu tych maszynek, co dostałem, ta mi się podoba chyba najbardziej. Mówiąc chyba dlatego, bo mi się bardzo podobał ten Wolfman. Tylko on mi się podoba z oryginalną rączką. Bo tak to ta głowica tak ginie. A jak ma oryginalną rączkę, no to bardzo mi się podoba. Ale tutaj całość jest piękna. Ta maszynka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, ładnie wykonana. No, jakość wykonania tej maszynki jest wręcz po prostu no, najwyższa jakość po prostu. Porównując na przykład, tak jak mówię często, do porównywanego Federa SD2. W ogóle niczym nie odbiega. Niczym od niego nie odbiega. I można je postawić obok siebie i ciężko będzie powiedzieć, która jest gorszej jakości lub która jest lepszej jakości. Naprawdę maszyneczka bardzo ładna. Dobra. Dobra. Mydełko nałożone. I co? No bierzemy się za golenie. Standardowo, tak jak to u mnie, troszeczkę zmoczę głowicę w wodzie. No i lecimy. Maszynką nigdy wcześniej się nie goliłem. Również nie oglądałem o niej żadnych filmików na YouTubach. Bo tak jak mówię, nie chcę się niczym sugerować, nikim sugerować. Chcę zobaczyć, jak ja to odczuję i nie mieć się zamącone w głowie, że powinien odebrać tę maszynkę, że ona ma być delikatna, czy ona ma być taka, śmaka. Wypukiwanie piany bardzo ładne. Chwilę zamilkłem, bo chcę się nacieszyć tym goleniem. Płuczę twarz. Nakładamy mydełko. Jezus, w tym trzeba by się tego mydła faktycznie, kurde, magazynuje. Ale troszeczkę jest za mocno, za dużo wody było i to mydełko jest mniej treściwe, a znam go jako mocno treściwego, więc troszeczkę dzisiaj przesadziłem z ilością wody, co potwierdza, że lepiej dodać tej wody mniej na początku i potem dodawać w trakcie wyrabiania, a nie, kurde, przykozaczyć, a ciak, z dużą ilością. Choć nie źle, ale mogłoby być lepiej oczywiście. I lecimy z drugim przejściem. Lecimy z drugim przejściem. Już będę mówił, jak ja to odbieram tę maszynkę.
już mówimy. Może zacznę mówić przy trzecim przejściu, bo jakoś tak mi fajnie idzie, że chcę się wczuć w to golenie bardziej. Chcę bardziej tak poczuć tę maszynkę i... Mydełko fajnie chłodzi, tak przy okazji ta Kładi Parma ma takie lekkie chłodzenie w sobie i czuć ten chłód na twarzy, ale taki lekki, a jak się tak troszeczkę podmucha, fajne uczucie. Przy okazji o mydełku, jak ktoś się zastanawia nad tym mydłem, bardzo, bardzo dobre mydło, bardzo dobre. A teraz zaczynam mówić o maszynce. Dzisiaj trzecie golenie. Co ja gadam? Trzecie? Pierwsza, druga, czwarte golenie, ale ja jestem. No, a więc czwarte golenie. Żebym dobrze, tak. Czwarte golenie, czwarta maszyneczka od kolegi KFGZ Krzysztofa. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo. To jest najlepsze golenie z tych wszystkich maszynek, jakie miałem. Bullhorn mnie zaskoczył, był świetny, ale tą maszynkę lepiej czuję na twarzy. Czy ona będzie równie skuteczna? Nie wiem, ale samo uczucie golenia, teraz jak się golę, najlepiej mi wchodzi tą maszynką. Naprawdę, bardzo fajnie mi się ją goli. Najlepiej. Dla mnie najlepiej odczuwalna na twarzy. Najlepiej kontroluję i czuję, że ten zarys mi schodzi. Bardzo intuicyjna, nie zastanawiam się w ogóle nad kątem. Co więcej, waga, wyważenie, super sprawa. Ja jednak tutaj uważam, że naprawdę w dużej mierze i nowa żyletka. Tyle, że Astra, ale na pewno gdzieś tam na szyi zaraz mi coś wyskoczy, bo troszeczkę mam tych działań z ostatnio. Ale kończąc to przerwane zdanie, w dużej mierze, moim zdaniem, bardzo fajnie, jak się ma w maszynce oryginalną rączkę do głowicy. Bo jest to, moim zdaniem, ta rączka do tej głowicy dopasowana, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest i wyważona. Z tą głowicą to wszystko fajnie pyka. I tutaj ta rączka z tą maszynką bardzo mi robi, jeżeli chodzi o samą jakość golenia, a dokładnie odczucia, bo na jakość się składa też efekt końcowy. I już Wam mogę powiedzieć, że jest to maszynka, nie jest tak skuteczna. Czuję po trzecim przejściu teraz. Bardzo fajnie, najlepiej mi się nią goli, najlepiej ją czuję na twarzy, ale te doznania nie świadczą o tym, że na super dogoli. I powiem tak, czwarte przejście i szyja jest w wielu miejscach marnie i policzki, żuchwa tu też. I proszę Państwa, nie czwarte, tylko trzecie przejście. Teraz zrobię pełne czwarte przejście. Już bez poprawki. O, widzicie, tak jak powiedziałem, kilka jakichś czerwonych kropeczek wyskoczyło. Zrobię czwarte przejście, bo nie jestem inaczej. Dużo, dużo lepiej niż ostatnio, co się goliłem tym Baili maszynką. Skuteczniejsza, ale i tak jest słabo, jeżeli chodzi o mnie. I mówiąc zrobię poprawki, to chyba wolę powiedzieć, że zrobię czwarte przejście, bo jednak przejadę po całej twarzy i szyi, bo nie jest tak do końca, jak ja bym chciał. I to w kilku miejscach. A z racji tego, że bardzo fajnie mi się tą maszynkę trzyma, bardzo fajnie ją czuję na twarzy, zrobię po prostu pełne, można powiedzieć, czwarte przejście. Bo bardzo fajnie mi się tą maszynką pracuje. Ale mówię, skuteczność w moim przypadku no na poziomie, myślę, R89, tak do niej porównuję, bo tą maszynkę ludzie znają, delikatniejsza, ona jest łagodna plus, dlatego ją fajnie odczuwam na twarzy. No i teraz byłoby już fajnie, jeszcze tutaj może gdzieś,
Może jeszcze tu. O. I byłoby już fajnie, ale tak jak mówię, robię pełne po prostu czwarte przejście, bo jednak tu już jest policzek idealnie, ale... O, teraz jest dobrze. No, i teraz jest super. Pełne cztery przejścia, można powiedzieć. Te ostatnie przejście takie, te takie rzadziutkie, pianie, tak dłużej nie nakładałem tego mydła. Jeszcze tu czuję. A chcę się tak nas po prostu tiptowo golić. I powiem tak, cztery przejścia. I mimo to, że cztery przejścia, choć oczywiście wolę skuteczniejsze maszynki, które tak samo i z taką samą, tak fajnie czuję, jak tą maszynkę wolałbym. Jeszcze tu. Dobrze. Mimo tego, że cztery przejścia, bardzo mi ta maszynka odpowiada. Jestem zadowolony z tego golenia. Bardzo fajna maszynka. Maszynka, myślę, dla każdego. Też mogę to powiedzieć, dla każdego. Jest fajnie delikatna. No nie jest taka skuteczna, mocna, jak widzieliście, ale zamiast machać te poprawki, to chyba lepiej zrobić czwarte przejście, no chyba, że ktoś ma bardzo delikatną skórę na twarzy. To pewno, że jak najmniej tych przejść, no bo wiadomo, co za tym idzie, ale jestem bardzo zadowolony, bardzo mi maszynka spasowała i to chyba pierwszy raz, mimo tego, że są cztery przejścia, ale jest rewelacja. I powiem tak, Krzyśku, dzięki, bo fajne golenie mi zafundowałeś. Krzysztof KFGZ z brzytwy.org. Naprawdę fajne golenie. Maszynka, aha, nałóżmy wodę. A nałóżmy to Nivea, kurde, flakon. I już nałożę i już powiem jeszcze parę słów o tej maszynce. To znaczy pokażę, jak ona wygląda po goleniu. Tuste te ręce, te dłonie, bo... No i dobra. Maszynka po goleniu. No wiadomo, osad się zrobił, ale trzymała mi się bardzo dobrze. Bardzo wygodna rączka i taka dłuższa. I można zblokować sobie palcem. Można ją od spodu, ale to już wtedy jest długa. Bardzo fajnie ta rączka wyważona. No bardzo fajna maszyneczka. Hyperion. Bardzo fajna. Bardzo Wam dziękuję za zaglądanie tego mojego wideo. Zapraszam oczywiście wszystkich na brzytwa.org, a zapraszam dlatego, że już niedługo święta się zbliżają i może co niektórzy chcieliby przed świętami się tak wziąć troszeczkę, popatrzeć na forum, poczytać, jak się super dogolić, ogolić, no i być na święta tak super ogolonym. No nie wszyscy święta obchodzą oczywiście, no ale mimo wszystko dla tych innych co obchodzą, żeby się super ogolić. Więc mówię, zapraszam na brzytwa.org, zapraszam również na swój kanał. Czwarta maszyneczka u mnie już użyta, czwarta z tych pięciu. Z golenia jestem bardzo zadowolony. Trzymajcie się ciepło, miłego wieczoru i do następnego golenia. Piąta, ostatnia maszynka. Dobranoc, strzała.